Witajcie na remoncie starego domu, a dzisiaj walka była z tym, co widzicie nad moją głową. Znaczy, została rozpoczęta walka. Zostały przykręcone wieszaki na tej powierzchni tutaj i stwierdziliśmy, że zamontujemy schody. Niestety, dużo było kłopotów, ale w końcu jakoś to ekonomicznie się udało rozwiązać. A tu na razie na sztukę to wszystko wisi i sprężyna jest trochę za mocno. Takie solidne, jebitny włas, solidny. Z trzema aż uszczelkami. Ciepły i duży. Patrzcie, jakie to jest grube. Jak moja ręka. A ciężkie jak diabli. I jest ognioodporny. Pewnie lampa przeszkadza. Nie wiem, czy widzicie. Nie wiem, czy to jest 60 minut, czy co to tam jest. Znaczy ten EI1 60. Ciepłe to jest U równa się 0,64. I no, 3 uszczelki. Maksymalne obciążenie 160 kg. Ogólnie włas jest duży. On chyba ma 130 na ileś. Jest tutaj gdzieś opisane, jaki to ma rozmiar. Nie widzę, przynajmniej na chwilę obecną. Żeby ten włas tutaj zamontować, wymyśliłem sobie taki duży, żeby było wygodnie co wchodzić na górę, bo tu trzeba jeszcze przez ten włas wnieść kiedyś, może w przyszłości, wentylację mechaniczną. Znaczy same urządzenie, czyli rekuperator. A już wam pokazuję, jak to od góry wygląda. Na razie. A przysporzyło to sporo problemów. Z tego względu, że to wejście nie miało być tu, tylko miało być tam. I tam się miało wcisnąć bez problemu. A więc tutaj, w tym miejscu, kompletnie nie wchodziło. Oczywiście tam też by trzeba było to zrobić, to co wam zaraz pokażę. Czyli trzeba było uciąć jętkę, jedną. Ona jest tu przecięta, jest tam razem skręcone, przykręcone. A w tej chwili schody trzymają się tylko i wyłącznie na tych łatach, dwóch, na kątowniczkach. Tutaj przykręciliśmy sobie i na szpilkach, żeby nie trzeba było tego trzymać. Tutaj się ładnie wszystko wyreguluje. Sprawdziliśmy na razie, czy one w ogóle tutaj wejdą. Trzeba było jeszcze tą jętkę na hama jeszcze przed skręceniem trochę jeszcze ją wykrzywić, odepchnąć, ponieważ nie wchodziło. I na razie to tak wygląda. Ogromny włas. Taki wielki. Wyszedł. Nie wiem, czy słusznie, że taki wielki kupiłem. Ale na pewno jest ciepły. Zobaczymy jeszcze, czy on na pewno zostanie w tym miejscu, bo to tylko tyle, że włożyliśmy jego tutaj. Nie nagrywałem całego tego procesu, bo sami nie wiedzieliśmy w ogóle, jak się za to zabrać, jak to wyjdzie i czy w ogóle to tutaj wejdzie. Tak więc praktycznie cały dzień walki z wieszakami i z ucięciem tych belek i z dopasowaniem tych, włożeniem tych schodów tutaj. W kolejnym dniu będziemy próbować to już zamontować na stałe. Czy się uda? Tego nie wiem. Jeszcze nie wiadomo, czy dokładnie to w tym miejscu będzie stało, ponieważ te schody się kończą tutaj. Więc tu będzie trzeba zrobić jeszcze jeden stopień. Gdzieś tu w połowie drogi. I tak, żeby można było tu wygodnie, znaczy wygodnie, w miarę wygodnie wejść. Ale myślę, że albo zostanie tak jak teraz i po prostu tu się wejdzie na ten stopień i tu się stanie i już się wejdzie na strych. Bo trzeba jeszcze tutaj przechodzić na te części. Tak, żeby przez te
przez tą dziurę tutaj nie skakać bez sensu. Ale ja jeszcze mam jeden plan. Możliwe, że jego zrealizuję, jeżeli te skoty jednak się przesuną jeszcze trochę, żeby łatwiej było tu wchodzić, że po prostu tu zrobię jeszcze klapę dodatkową od góry, tak żeby to mogło zostać na przykład otwarte czy tam zamknięte i żeby tutaj była dodatkowa klapa, żeby można było tutaj normalnie chodzić nad tymi schodami, nie skakać, bo tu ta dziura nie jest mała. Co o tym myślicie nad taką klapą, żeby tu jeszcze jedna była u góry? Tylko że to letkich ona też nie będzie należeć i będzie ciężko się na pewno ją otwierać. No nie wiem. Zobaczymy. Z drugiej strony też tutaj nikt nie będzie cały czas siedział na tym strychu i co chwilę tutaj łaził, tak? No ale żeby to było w miarę, jeśli jest taka możliwość, żeby było w miarę wygodne. Przynajmniej tak mi się wydaje, że warto... że warto pokombinować tak, żeby to wejście tutaj było w miarę wygodne. Ale żeby było wygodne, to by musiało być prawie na środku, żeby wychodzić tutaj. Prawie na środku szczytu. Ale trzeba brać jeszcze pod uwagę, jak się rozkłada tam drabinka na dole. To jest jedno. A drugie, przecież tutaj ten właz też trzeba omijać. Tak patrzę, że z jednej strony lepiej by było, gdyby w tą stronę szła drabinka, tylko w tamtą stronę będą schody tam na dole i będzie tam taka, jakby to powiedzieć, większa przepaść. Czyli jakby komuś się nogi powinęły na tej drabince ze schodów, to leci od razu tam na dół, poleci. I to też chyba nie jest dobry pomysł. I one się rozkładają w tej chwili w tamtą mańkę. Zresztą tak jak widać. I chyba tak już zostanie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Film prawdopodobnie będziecie widzieć z tego, co to ja tutaj do was nawijam i gadam już po zamontowaniu tego włazu. Ale i tak za sugestie dziękuję i za komentarze. Możliwe, że jeszcze coś dogram do tego filmu. Ale to zobaczymy, jak tu będę kolejny raz. Ja by co to, trzymajcie się. I dzięki, i widzimy się później. Cześć, mamy kolejny dzień. Dzisiaj męczenie się dalej z tym... wejściem na strych nie będzie łatwo. Kamerę wziąłem, ale paczki wkrętów nie wziąłem. To wziąłeś to, co nie potrzeba. Ciebie, ważniejsze niż te wkręty. Dobra, ja se... żeby była płaszczyzna równa. Wiem, podobnie mi właśnie ten kątownik. Był gdzieś tu, nie? Z 10 i na środku. Załapię chociaż C2. Tak, jeszcze powiedz, że wejdziesz. A niech cię diabeł. A tu jeszcze przewody. Jest? Mhm. Ale oddaj go. Coś mi się tak wydaje. Teraz te większe? A nie. Nie, większe i od razu. Tak, tak. O. Chwila. Nie wiem, czy idealnie wyjdzie, ale powinno, bo tu jest pchełka duża. Tu nie ma nic i tu jest pchełka, że wystaje. No to powinno dojść.
Jak idzie? Jest różnica? Nie można. Aha. Żeby nie zapomnieć tu wełny włożyć. Kawałka. Aha. I tu jeszcze dwa. I 500 kilo to ja wytrzyma. To więcej wytrzyma. Ja 6 cm, 7 wełny. Gdzieś były takie paski, ale nie wiem czy... Aha, za krótki będzie. Po długości, nie? Bo one mają 120 wełna. To z dwóch kawałków będzie trzeba wsadzić. I tyle. Ale to poza... Przykleimy wełnę. Ładnie. Gdzie to piska? O, ale się pajęczyny robią z tego. 2 oddechy przerwy, nie chodzi. Jak się trzyma, to chyba się klei. Ona chyba jest krzywo ucięta. A nie, potem egips jeszcze. Egips dochodzi ci, wiesz? No. Dobra, jeszcze tu tylko jakiś pici kłak. A może tak o. Przechodzi? Końcówkę, nie? No. Nie jest do końca. O. Gdzie? Kawałki płyt to wypoziomowania. No, w sumie mogłem po środku po jednym przykręcić, ale dobra. Gdzieś tu. Ja mija. Dobra? Jest? No. Co robili? Tylko, że tylko klapa, nie? No. Na razie, bo skrzynia nie jest równo. No, nie, nie, klasę tam. Dobra, na dół. Na dół? O! Jeszcze? Teraz do góry. Dobra, właśnie o to chodziło.
Dobra. Też się obkręca. Albo... Zauważyłem ten. Dobra. Chwila. Jeszcze ciutkę. Do góry? No. Dobra. Teraz już jest trochę wyżej. Klapa wypoziomowana. Tu ten plastik pasuje. Który tutaj wykańcza to. Idealnie na tych śrubach się gwintowanych ustawia. Nie trzeba nic dźwigać. Leciutko się kręci. Idzie góra dół. Teraz będziemy je przykręcać. O, to przykręcenia i tak muszę je opuścić, bo wkrętajką nie wejdziemy. Mam nadzieję, że się nic nie przestawi, ale nie powinno. Tu takie są dwa mocowania jeszcze dodatkowe, tu przez tą blachę. Tam już zrobiliśmy pod to specjalnie, tam będzie to było robione przez te blachy. I jeszcze tu się dopiero dzieli tamto tych łat. Tu się zrobi następne, też się przykręci i tamto samo. Ale wpierw ta strona i ta. Wpierw ta strona stelaży na tu. Tu dechy, żeby było to czego przymocować, łaty. I dopiero reszta. I jeszcze jej stopień dodatkowy. O. To gówno powinno iść w tą stronę. No. Ciekawe czy pójdzie. No, chyba nie. Żeby później nie było, będzie haczyć. Dobra, to jak teraz. Teraz kosi śmieć. Jeszcze idę pomału. Jak to tu jest? Chyba nie będzie to niczego przeszkadzać, nie? Czekaj, Adam. Co tu jest? No one kurwa takie krzywe te deski są. Tu są te jeszcze te no wszywki. Chyba. Też. A to ja? No troszeczkę jest niżej jak belki, nie? No. Okej, na momento. Żeby nie zapomnieć, że to tu stoi. Dół starczy. No, bo tu będzie jeszcze... No jeszcze z łatą złapiemy, nie? Tam łatę masz uciętą. Która to?
I ta tutaj, koło tego. Ta? No. Ta z dziurami? Tak. No ale to musisz teraz dać te większe, nie? Łatę w pie przykręcić. Kręty, no, do belki. I ją tutaj załapać, tak? No. Dobra. Gdzie ta końcówka się schowała? Tu jest. Ona się nie wsunie mocniej? Nie chce. O, dobra. Teraz to trudniejsze do zrobienia. Kto tu tą wełnę zostawił? Potrzebny. No, tylko pytanie, czy ja tu wkręcę. O, chodzi. Tu? No. Bokiem nie wyszło. I Q1. To tniemy schody. I patrzymy na stopień. Czy będzie potrzebny? Kuźwa, znowu tu było posprzątane tu chyba na górze, nie? A znowu nie macie się ruszyć. Coś się to wymierzy, no nie będzie to tak jak ma być idealnie. 63. Niby. 63. No, tniemy te 63, znaczy znaczymy. Ta 63 mówiłem. Tak, tyle mówiłeś. Masz? No mniej więcej. To mniej czy więcej? Mniej więcej. No jest. Teoretycznie tyle samo powinno być z drugiej strony, nie? Później będzie precyzyjnie, ale będzie podłoga zrobiona. Ciurowo, ale jednakowo, ale to góry, miajki nie włożę. Ej, jak ją tutaj wcześniej włożyłem? Masz? No. Ile? 60,5. No. Dobra. I od spodu 63. Sporo miejsca wyszło. Drzwi się to pokoju otwierają. Nie ma problemu za bardzo, żeby tu wejść, ale no, ten schodek by był lepszy, jak będziesz coś niósł. No to ja mam tu nieść. Łapaj. Kurna, jeszcze mogę spokojnie przytyć.
Op, jeszcze trójączki brakuje. A i to by musiał, jakby nie było schodka, to powiedzmy, że to jest to. Prawie. No, trochę blisko tak, nie? No. No nie ma tragedii. Nie wiem jak z schodzeniem. No tu będzie zabudowane. No, co najwyżej z schodzeniem trochę kiepsko. No nie w tą stronę się schodzi, nie? Ale na upaj tego też można. Strome te schody. Ja myślałem, że one będą łagodniejsze. A ze stopniem coś takiego. No, ten tu mały jeszcze buta wchodzi, nie? Na palcach. Chyba trzeba zrobić ten stopień. Przynajmniej będzie łatwiej to schodzenia. Nawet. Tu też jest ta płyta wygięta lekko. Gdzie jebnąć się przytrzymać? Bo ona tańczy, nie? No, chyba trzeba było przykręcić i dopiero. No. Jest płaszczyzna? No. Dobra. Nie, kurwa, nie! Tu! Nie wolno przeklinać. Oczywiście, co przeszkadza? Kabel. Nie, profil na ścianie. Za wysoka, muszę uciąć na ten profil. Zaraz się okaże, że za mało uciąłem. Dobra. Chwila, tą drabinę sobie muszę lepiej postawić. Bardziej na krawędzi. Ta łata, jakby co, ta łata jest prawie na samej górze. Bo ja ją posunąłem teraz do tej płyty u góry. Czyli tam jest równo, nie? Ze skrzynią. Dobrze jest. Way good. Ale tachówki pospadają. Jak na przyjdzie, to jeszcze mało. Trzy razy ciął i za krótka, nie? Będzie. O, ale już jest lepiej. Bo nawet co? Dobra, wysoko. Tu jeszcze tylko lekko. Jakim cudem? Tu. Jeszcze troszeczkę. Dobra. To faktycznie coś tu jest nie tak. A, stopień opadł. No dobra. To ja. No. O! Równo z tym się zrobi, bo jest idealnie to lica. Teraz mam. Aha. No i dobra. Tylko gdzie są wkęty i gdzie jest wkętajka? Wkętarka jest... Kuźwa. To już jeszcze mam kamerę po oblachę haczę głową.
co jest. Ale szem się wkęta wkręcił. Wypad z nim. Za mało ucięliśmy te belki. Nie wchodzi. Zakętajka mi nie wchodzi. Ale wejdzie zaja. Nie ta. Na czemu ciebie nie ma, jak jesteś potrzebna? Tu jest. Dobra. Kuźwa, centymetra brakuje. Ale może się uda. O, jest. Dobra. Jedna siedzi. Teraz odkurzy trochę ta płyta. Nie? A tutaj. Niektóre to w OSB nie chce coś się wkręcać. Nie chce zacząć. Twarde. Podłogę od góry się do tego przykręci i będzie sztywne. Ja to lala. Teraz będziemy ten. Prócić schody. Teraz jeszcze tutaj trzeba tę folię nakleić na schody. Żeby się nie pobrudziły za mocno. Ta, o właśnie kartoniki. Tu na stopień też kartonik. Elegancki. A żeby przejść z jednej strony z strychu na drugi, będzie trzeba się nauczyć skakać. Nie no, można też sobie... O! Tak chodzić. Dobrze jest. Ja sobie tutaj taką rączkę muszę przyczepić do trzymania się. Ale nam daje. To ja widzieliście, schody zrobione, dodatkowy stopień elegancki zrobiony. Tu mała pomyłka jednak wyszła, bo teraz profil nie przejdzie przez tą płytę OSB. Tu w tym miejscu, nawet nie zwróciłem na to uwagi, za wysoka płyta jest po prostu, trzeba było ją uciąć o centymetr niższą i by normalnie profil przeszedł, więc albo się ją ściacha, albo po prostu wieszak się przesunie, bo mamy te dwa wieszaki tylko. I tu nie będzie rozstawu 40, tylko tu będzie ciuteczkę mniej, a tu, znaczy o centymetr mniej, a tu o centymetr więcej z tej strony. Ewentualnie coś takiego. No i mamy listwy, te maskujące, to jak widzieliście, też są. No i będzie elegancko kolejny. Nie taki prosty jednak etap zakończony, aczkolwiek po montażu tych pierwszych już wiemy jak się za to zabrać i
Już kolejne by poszły w jeden dzień, nie w dwa dni. Po dwa dni jeszcze licząc z konstrukcją, z wieszakami tutaj, rozmierzeniem, prawda, i przykręceniem. Chyba trzeba jechać na coś. Dzisiaj sobota przecież. No, godzina 17:02. To ja się z wami żegnam i do następnego.